pierwszego i drugiego przez cały weekend i dzieciom i rodzicom spodoba się głośne czytanie, które poprowadzi dla nas pani Aleksandra Hamkało na wystawie Bliskie leczy z dalekiego świata, historia udomowienia ssaków w budynku łaźni. Przed południem w sobotę będą czytane książeczki dla dzieci. Natomiast już w południe o 12 dla wszystkich, a przede wszystkim dla dzieci, bo w dziecięcym repertuarze zagra zespół Czereśnie. Zespół, który składa się między innymi z muzyków tworzących grupę Hańba, ale teraz będzie to repertuar skierowany dla młodszych widzów i serdecznie na te wszystkie atrakcje zapraszamy.